Witam Was, docent polski mini browary.pl. No jak widzicie na stole przesyłka z gdańskiej browarni. Dziękuję bardzo. Bartosz Nowak, Emil Bugała. Chłopaki ważą i się chwalą medalami. Pierwszy raz widzę taki trójpak, gdzie tak ładnie medale są zaznaczone, więc mają jakiś one sens marketingowy, skoro pojawiają się właśnie w takiej fajnej formie na, powiedziałem, czteropak, trójpak. Ale zobaczyłem u siebie na kanale, rok temu był przegląd piw gdańskiej browarni i mówię, no dobra, no nie będę robił znowu takiego przekrojowego przeglądu, dopiero co był, a w liście, który tutaj chłopaki napisali, jest stawianie akcentu na polskiego pilsa. Pozwolę sobie przytoczyć ich słowa. Złoto browarni jest polskim pilsem posiadającym własną specyfikę, przez co do czasu pojawienia się na konkursach kategorii dedykowanych piwom na polskich chmielach ciężko było nam dopasować go do którejkolwiek z dotychczas istniejących kategorii pilsa. Dlatego też uznaliśmy, iż warto propagować polskiego pilsa jako odrębny styl piwa, nie mieszczący się ani w ramach kategorii pilsa niemieckiego, ani pilsa bohemskiego, czyli czeskiego. Uważamy, że polski pils może zostać pełnoprawnym stylem, który nie odróżnia się od innych pilsów wyłącznie zastosowaniem polskich odmian chmielu, ale także profilem słodowym, który jest bardziej treściwy niż w pilsach niemieckich, ale znacznie mniej niż w pilsach czeskich. I chłopaki podrzucają pod rozwagę temat, czy polski pils to tylko polskie chmiele, czy jednak coś więcej. No więc postanowiłem właśnie na przykładzie browarni Jasnego Pilsika zastanowić się, czy to jest właśnie przedstawiciel jakiegoś nowego stylu, czy polski pils to tylko są polskie chmiele, czy coś więcej. Za chwilę o tym porozmawiamy, natomiast trzeba otworzyć piwo, zanurzyć usta i na spokojnie zająć się rozważaniem tej tematyki. Zatem otwieramy. Wow! Aż lekko trysnęło. Nie było jakiegoś spektakularnego dźwięku. Piwo dojechało wczoraj. Jest dosyć dobrze schłodzone, mam nadzieję. I lejemy. No, piana przepiękna. Barwa, uważam, też referencyjna jak na pilsa. Total klar. Piękne złoto. No trochę mi brakuje tych bąbelków, które by świadczyły o wysokim nasyceniu, ale przynajmniej szkło mam czyste, nic się tutaj nie odrywa od krawędzi szkła. No piana naprawdę referencyjna, drobna, biała, gęsta. I już zanurzam nos. No bardzo, bardzo przyjemny. I no, chciałbym kontynuować te rozważania, ale po prostu muszę się napić, bo mi zaschło. Zdrówko chłopaków z browarni i wszystkich zwolenników nie tylko polskiego pilsa. Super, super po prostu. I mógłbym już na tym skończyć recenzję i zająć się tylko i wyłącznie tymi rozważaniami teoretycznymi. I zacznę, tak, o piwie później, zacznę od tego, że tutaj chłopaki napisali do momentu pojawienia się takich kategorii konkursowych. Ja przez Google znalazłem tylko jeden taki konkurs, szczeciński konkurs piw domowych, oczywiście pod egidą PSPD, z 2017 roku i tam był taki dosyć kuriozalny styl Single Polish Hops Pils, czyli OK. Pils, ale na jednym rodzaju polskiego chmielu, polskiej odmiany chmielu, więc no nie rozumiem trochę tego podejścia. Przeczytałem opis stylu. Chodziło o równowagę między słodowością a chmielowością. Te dwie składowe miały być w balansie, ani nie miało być piwo przegięte na stronę chmielowo-goryczkową, ani nie miała być mocno zaznaczona słodowość. Te dwie rzeczy miały być w równowadze. Natomiast no kurczę, chmielenie tylko i wyłącznie jednym rodzajem chmielu, no trochę jest zawężaniem pola możliwości piwowara. Jako referencyjne piwo w opisie tego stylu był podany pils Tomyski z
browaru Milicz, więc rzeczywiście o tyle się zgadzam, że no to było fajne piwo i Single Hop Tomyski tam naprawdę robił dobry profil, no ale kurczę, chyba trudno jest to uzyskać, jednak te chmiele powinny być jakoś uzupełniane, jakoś robione tak, żeby ten aromat i smak był optymalny, a nie tylko zawężać się do wyznacznika konkursowego, że tylko i wyłącznie jeden rodzaj ma być użyty. Więc jestem za kategorią polski pils, ale rzeczywiście niech on będzie dowolnie chmielony polskimi odmianami chmielu i chłopaki podrzucają jeszcze pod rozwagę, czy coś ze słodem. No ja myślę, że rzeczywiście chmiel tutaj nadaje pilsowi ten charakter i zawsze dla mnie odmianą pilsa od typowego lagera to jest goryczka, to jest chmielowość. Chmiel buduje pilsa. Słodowość niekoniecznie, więc okej, rozumiem temat, że wrzucają pod dyskusję, ale dla mnie jednak polski pils ma być użyty polski chmiel. I sami tutaj zresztą chłopaki sobie dają duże pole manewru, bo nie ma nigdzie napisane, na jakich odmianach polskiego chmielu jest to zrobione. Właśnie po to, żeby wybierać spośród obecnie dostępnych w jak najlepszej formie, żeby to piwo po prostu było smaczne i aromatyczne, a nie, że tylko i wyłącznie stosujemy ten rodzaj chmielu. No więc no taka jest moja opinia, takie jest moje zdanie. Polski pils to polskie chmiele, ale w dowolnej konfiguracji. I teraz tak, jeżeli już wracam do szybkiego opisu tego piwa, to w aromacie zwracał uwagę właśnie ten balans, który był w opisie Single Polish Hops Pils, czyli zarówno ta delikatna słodowość, taka chlebowa, zbożowa, jak i przyjemny, klasyczny, ziołowy aromat, typowy dla kontynentalnego chmielu. Więc tutaj jak najbardziej wszystko jest w balansie, klasyka. Nie czuję, że jest to jakiś nowofalowy polski pils, że są użyte nowe odmiany chmielu, jakichś specjalnie klimatów typowych dla właśnie gruszkowych nut, czy jakiegoś jabłka, oczywiście nie mówię o aldehydzie, tylko od chmielowych aromatach. Ja tutaj tego nie znajduję, więc podejrzewam, że chłopaki chmielą klasycznymi odmianami. No i ten smak. Pamiętam, rok temu w degustacji mówiłem, że bardzo, bardzo przypomina piwo kwaśnicowe, czyli taka czeska odmiana z mini browaru, ale zobaczcie, no tutaj nie ma mowy o żadnym kwaśnicowym. No to piwo jest perfekcyjnie klarowne. Oczywiście nie ma żadnej filtracji w mini browarze, więc to piwo się samo sklarowało w tanku. Też pytanie oczywiście do chłopaków, ile czasu ma to jasne, ile czasu ono leżakowało. No i pamiętam, jak byłem chłopaków, to mówili, że chyba około miesiąca na pilisika jest, więc dawajcie znać, ile tam obecnie ten leżał, że tak się ładnie wyklarował. No i czy tutaj jest balans w smaku? No bym powiedział, że troszeczkę smak jest przechylony na gorzką stronę, ale dla mnie to jest bardzo dobrze. No bo tak jak mówię, pils to ma być piwo przechylone jednak na stronę goryczkową, ono nie ma być zbalansowane, ta goryczka musi odgrywać pierwszoplanową rolę i tak jest właśnie w tym piwie. Bardzo dobre piwo, naprawdę świetny pilsik, bardzo się cieszę, że ważony jest niezmiennie od samego początku, że jest w stałej ofercie, więc każdy, kto nie próbował jeszcze gdańskiego pilsa, koniecznie ruszać się do Gdańska, bo nie sądzę, żeby było poza Gdańskiem dostępne. No zresztą zobaczcie, jakie są terminy. No piwo jest niepasteryzowane. Termin 1 marca. 1 marca, więc słuchajcie, no 2 tygodnie właściwie zostało do końca tego terminu. Także trzeba tyłek ruszyć do browarni. A ja mam jeszcze 2 piwa do degustacji, ale to już nie teraz, przy jakiejś innej okazji. A pytanie oczywiście brzmi, czy wy macie jakiś inny pomysł na polskiego pilsa, czy
jakieś właśnie kwestie użytych drożdży, użytych rodzajów słodu muszą wpływać na tą kategoryzację. Według mnie chmiele wystarczą, ale podzielcie się wrażeniami. Zdrówko!